Witam Państwa na moim następnym filmiku. Słuchajcie, kochani. Tu mam taką propozycję. Czapka haftowana takimi koralikami. To jest gipióra. Nie widać teraz przez ten welon. I to takie kwiatuszki są wypełnione tymi koralikami. Bardzo długo to schodzi. Czapkę szyłam zupełnie ręcznie, nawet nie maszyną, bo akurat wtedy nie miałam takiej możliwości, ale udało mi się. Chciałabym tu zaznaczyć, co tu zrobiłam, ponieważ zajmuję się też takim kreatywnym i takim artystycznym właśnie krawiectwem. To takie, można powiedzieć, modniarstwo. Kiedyś to tak się nazywało, modniarstwo. Może jeszcze teraz. Nie, trudno mi powiedzieć. Tu do tej czapki przypięłam czarny welon szpileczkami, bo on jest taki troszkę większy, długi to jest welon. Ale chciałam właśnie tu pokazać, jak można sobie zaaranżować taką czapkę. Już nie musi być to czarna, taka jak moja. Może ktoś sobie inną. Może sobie pani lub panna lub dojrzała kobieta założyć i właśnie zastosować taki welon czarny. Do czego on służy? Wiadomo, czarny welon. Jak to welon? Welon raczej na jakieś okazje. Czarny kojarzy się ze smutnymi sprawami, ale to nie znaczy, że trzeba się, że nie trzeba zadbać o siebie, prawda? W takich momentach. Elegancki welonik na pogrzeb. A co Wam jeszcze powiem? Mam też nie tylko jedną panią, bo ostatnio myślę o takiej jednej pani, która się do mnie zgłosiła, żebym jej coś uszyła po prostu na kreację dla niej, na przyszłość, do trumny. Proszę tu nie robić jakichś takich może dziwnych komentarzy, bo dla mnie to nie jest nic dziwnego. Ja miałam już miałam kilkanaście lat. W swoim, jak byłam młodziutka, to szyłam dla mojej sąsiadki suknię do trumny i co ciekawa rzecz, ta sukienka wisiała ponad 20 lat w szafie i czekała na swoją właścicielkę, kiedy ją w to ubiorą. Więc taka kreacja również, można sobie popatrzeć, już zaplanować. Mam też kogoś, takiego pana, powiem w cudzysłowie, ale tak się mówi na tych ludzi, którzy z czasów wojny jeszcze żyją w ogóle w dzisiejszych czasach, przeżyli te różne takie ciężkie i bardzo wstrząsające rzeczy historyczne i swoje własne. Od pana, taki pan Sybirak, tak zwany, on ma garnitur przygotowany, jego żołnierski garnitur przygotowany na taką okazję, kiedy już odejdzie do tego pana, po to, żeby zaznaczyć i jeszcze ostatni raz zapisać się w swoim życiu i u innych w sercach, żeby został taki człowiek już w historii. Tak samo pamiętam moja świętej pamięci i kuzynka, również bardzo młodziutka dziewczyna, była chowana w sukni ślubnej, bialutkiej i miała założony piękny welon. I nie zapomnę tego wrażenia i tego w ogóle widoku do dziś to mam w sercu, przechowuję. I myślę, że o to chodzi, żeby jeszcze zostawić po sobie chociaż taki moment, taki epizod ostatni dla potomnych. Słuchajcie, kochani, wracając do tego welonu, to jest tylko jedna warstwa. Mogłabym tę warstwę powtórzyć, czyli jeszcze nałożyć drugą, krótszą, to może być krótsze, dłuższe, różnie, jak tam kto by wolał, nie? I myślę, że to jest coś pięknego.
Fajnie nawet ten manekin tu pasuje. Czapka jest troszkę większa niż manekin. Będzie ogłoszona do sprzedaży na znanym portalu. Zapraszam na moją stronę internetową. Na pewno gdzieś mnie znajdziecie. Jak będziecie się upierać, to znajdziecie, bo jestem, się wszędzie tam promuję, jak i reklamuję, także mam wpisane różne wiadomości, gdzie mam sklep swój własny online, jak i gdzie sprzedaję oprócz tego, gdzie się promuję, na Facebooku, na Instagramie, słuchajcie. No i teraz jeszcze Wam tu pokażę, mam tu też toczek taki jeden też wyszywany. Może go pamiętacie, to jest już następna wersja, ale myślę, że go trochę zmodyfikuję, coś mu tu dorobię. Właśnie może taki welon, myślę, że będzie bardzo piękny, dołożę. Jeszcze zobaczę. Tu taka zapinka, ona tak się, taka kojarzy się bardzo ze starych lat, jak archetypowe takie rzeczy, a to jest no, koronka z takim właśnie krokodylkiem, na włosy również można zastosować, paseczka, takie jeszcze różyczki robię, jak ktoś sobie życzy, to wiadomo, nic prostszego, jak to po prostu u mnie zamówić, albo sobie samemu zrobić, prosta sprawa, prawda? Także lajkujcie, subskrybujcie, do następnego filmu, myślę, że znowu coś zrobię ciekawego. Mam tu prześwit światła, mogę Wam tu pokazać, bo jestem w pokoju takim. I mam tu takie profesjonalne płótno do robienia zdjęć. Także jest super. Pozdrawiam Was serdecznie. Komentujcie, a może macie sami jakieś propozycje, więc piszcie albo tu na YouTubie lub też do mnie, priv lub jeszcze w jakimś innym tam kanale. Pozdrawiam.